closer to ya. Tell me how and I'll do it, babe. Cause I just wanna make you feel what do about ya. So just tell me how and I'll do it, babe. Dzień dobry, bardzo w nowym Daily Vlogu. Dzień dobry, Piękna weekend teraz. Piękna pogoda, długi weekend trwa. A my dzisiaj od samego rana praca. Jak mogliście zauważyć na początku dzisiejszego vloga, pojechaliśmy porobić sporą ilość zdjęć, które będę musiała później przejrzeć. No tak to jest. Tak to bywa, ale mam nadzieję, że te zdjęcia wyjdą piękne. A co teraz robimy? Kochani, gdzie dzisiaj jedziemy? Jaki plan mam teraz? No, plan jest taki, że dzisiaj w Warszawie organizowane są wianki, zresztą jak co roku. No, ale powiem wam, że ja mimo wszystko, że wianek mam, który leży tam z tyłu, nie będę musiała go puszczać, bo partnera na całe życie już mam, już się znalazł. Partner. Tak, partner na całe życie. Partner go mam się. Ale w tym miejscu, gdzie organizowane są wianki, czyli tam, gdzie znajduje się Park Fontan, dzisiaj jest też dużo atrakcji. Między innymi coś w stylu takiego targu śniadaniowego, mają być różne kuchnie świata, w tym podobno też kuchnia włoska, hiszpańska, nie wiem, zobaczymy. Tak mniej więcej było coś tam napisane w wydarzeniu na Facebooku, więc jedziemy zobaczyć, być może zjemy tam też obiadek. O godzinie 15 mają być puszczane te wianki, a wieczorem też mamy pewne plany, także oglądajcie dalej, dowiecie się co i jak dzisiaj nas czeka. Masz dobry humor? Bardzo dobra dzisiaj. Jak zawsze, bardzo dobry, tak? Kiedy jest dobra pogoda, jestem bardzo dobrą humorem. Widzisz? Widzisz. Tak, wianki miały się zacząć o godzinie 12, ale coś się spóźniali. Popytaliśmy ludzi i okazuje się, że dopiero gdzieś koło godziny 2 wszystko się zacznie. Max zrezygnowany, stwierdził, nie będę tyle czekał, jedziemy gdzieś na obiad. No to słuchajcie, zabieramy się, jedziemy. Wracając do domu, podjechaliśmy jeszcze na szybkie zakupy do lodówki, a później relaksowaliśmy się na balkonie, Max oglądał mecze, ja czytałam książkę, no i wyszykowaliśmy się, czas wychodzić z domu, jedziemy za chwilę po naszych znajomych, ale zanim to zrobimy, musimy jeszcze na moment podjechać do promenady, bo skończył mi się tusz do rzęs. I bardzo bym chciała sprawdzić w Superfarm, czy jest tusz, o którym wam ostatnio wspominałam, ten marki L'Oreal, taki z podwójnymi końcówkami, białą bazą i czarnym tuszem, czarną maskarą. Cześć! Co cześć? Dzień dobry. Dzień dobry. Już mówiłeś dzień dobry dzisiaj. Wiem. Jesteś gotowy? Jeszcze raz. Jesteś gotowy do wyjścia? No to jedziemy. A, jeszcze musimy podjechać do Krawcowej, odebrać nasze stylizacje na wesele. No i tak, słuchajcie, poszłam do Superfarm za tym tuszem z L'Oreala. Okazało się, że nie ma tej wersji, której ja poszukuję, czyli tej biało-niebieskiej. Są jakieś nowe, ale to nie o to mi chodziło. I wiecie co, przeszłam obok szafy Max Factora i stwierdziłam, a może wrócić i wypróbować jeszcze raz mój dawny ulubiony tusz do rzęs. 2000 kalorii Max Factora. Kiedyś bardzo, bardzo lubiłam ten tusz. Zobaczymy, czy teraz jest tak samo dobry jak kiedyś. I wiecie co? Przy okazji przeszliśmy się po promenadzie i były małe zakupki.
taki... Ale na razie Wam nie zdradzę, co to. Jedziemy teraz po naszych znajomych i uderzamy do fajnej restauracji. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our... Kochani, my już jesteśmy na miejscu w restauracji Port Royal na hali Koszyki i będziemy sobie ze znajomymi zamawiać, a ponieważ trwa festiwal ostryg, to zamawiamy francuskie ostrygi plus do tego na przystawkę miks langustynek i krewetek, a potem lecimy 4 razy risotto i właśnie mi polecono to specjalne danie. Zobaczymy, jak ta rybka będzie wyglądała, podobno pyszna. No to co? Allora, salute per stasera. Saluti a tutti quanti, ai miei amici e a noi. Na zakończenie dzisiejszego dnia postanowiliśmy spalić kalorie i jedziemy teraz wszyscy na spacerek Nowym Światem, na Stare Miasto. Mam nadzieję, że tam dojdziemy. Ale powiem Wam, że to był naprawdę bardzo, bardzo przyjemny wieczór, a najważniejsze, że koledzy Massimo zadowoleni. Evitiamo stasera di finire nel letto. Si rimane fra noi, anche Svizzera ce la sa. Dzień dobry, kochani, witam się z Wami w drugiej części naszego weekendowego vloga, tym razem z mojego samochodu. Jest dosyć wczesna godzina, mamy 8:30, a ja już jestem pod domem u moich rodziców, bo zadzwoniła wczoraj do mnie moja mama, że jak byłam u nich w piątek, to zapomniałam zabrać ze sobą bardzo ważnej torby z zawartością, bardzo ciekawą zawartością. Więc stwierdziłam, że dzisiaj z samego rana podjadę, ponieważ ta zawartość nie może dłużej tam u nich czekać w domu. Także jestem, dojechałam, idę zabrać przesyłkę, wracam z powrotem do domu, do Maxa i lecimy gdzieś na jakąś pyszną kawę. No i proszę bardzo, po co pojechałam? Oscypki, które mama przywiozła mi z gór. Nie wiem, jak to się stało, że ma torebkę lotoską. To nie jest żadny sponsorowany film z lotu. Absolutnie sobie tak nie myślcie. No ale oscypki! I coś, co też nie mogło czekać, przyjechało od rodziny szwagra, jajeczka wiejskie.
od kurek zdrowych, wolnych, biegających sobie po gospodarstwie. Także o, będzie coś dobrego na jutrzejsze śniadanko. A my właśnie dojechaliśmy na Stare Miasto, udało nam się zaparkować samochód w bardzo dobrym miejscu i idziemy teraz na spacerek przed obiadem oraz kawę, czyli to, o czym Wam wspominałam. Mamy dzisiaj naprawdę przepiękną pogodę. My już w domku, czas na niedzielny obiad. Co szef kuchni dzisiaj przygotował? To jest szybko, szybko. No dobrze, szybko, szybko. Makaroni, acciughe, gapperi e olive nere. Czyli tak, mamy tutaj makaron penne z czarnymi oliwkami, dużą ilością pietruszki, kaparami i oliwą z oliwek. No, coś jeszcze? Acciughe. No. Acciughe, gapperi, no tak, anchois. Oczywiście bym zapomniała najważniejsze. I czosnek. E dużo prezzemolo. No to powiedziałam, że dużo pietruszki. Tak, smacznego. Smacznego. Druga część niedzieli, totalny dzień lenia. Jak widzicie, ja bez makijażu, odpoczynek, tak Max? Relaks. Relaks, totalny relaks. Totalny relaks. Dokładnie, na balkonie, ja troszkę popracowałam, Max oglądał jakieś filmy dokumentalne, zaraz zrobimy sobie kolację. Tak, jaki dokumentalne? Alien. Coś? Alien. Alien, tak. Alien, UFO. A przynajmniej dowiedziałeś się czegoś? Ty jesteś imperator qualcosa? Tak, jestem alien. Tak, ty jesteś alien. No ty to jesteś naprawdę alien. Także słuchajcie, tak nam minęła dzisiejsza niedziela. Bardzo przyjemnie, trzeba przyznać. Nawet Max stwierdził, że aż za przyjemnie. Także robimy sobie teraz kolację i za moment wyrzucimy jakiś dobry film na wieczór. Żegnamy się z Wami, dziękujemy, że byliście po raz kolejny, oglądaliście. Także trzymajcie się, kochani, cieplutko. Buziaki, pa! Pa, buziaki, pa! Na odwrót dzisiaj? Jeszcze raz. Pa, pa, buziaki!